Polacy na masową skalę wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. Polacy i inni Europejczycy na masową skalę uciekają z Wielkiej Brytanii, z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Statystyki są szokujące, jednak ich się nie podaje w Polsce. Szanowni Państwo, mamy szokujące informacje na podstawie danych matematycznych, jak tragiczna sytuacja właśnie jest w Wielkiej Brytanii po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, po zawaleniu się funta brytyjskiego, po zwolnieniu brytyjskiej gospodarki. Proszę zobaczyć, tutaj mamy sytuację, która pokazuje, ile ludzi wyjeżdża z Wielkiej Brytanii. Szanowni Państwo, number of immigrants leaving the United Kingdom. Proszę zobaczyć, i samych Brytyjczyków. Mamy sytuację, w której jeszcze w roku, proszę zobaczyć, w roku 2007 69 tysięcy ludzi opuszczało Wielką Brytanię, ludzi z Unii Europejskiej. Następnie te liczby przyspieszyły i w 2011 roku pira ze drzwi tych ludzi wyjeżdżało nawet 92 tysiące. W roku 2008, czyli podczas wielkiego kryzysu, z Wielkiej Brytanii wyjechało 134 tysiące ludzi z Unii Europejskiej. Jednak proszę zobaczyć, co się dzieje teraz. Od 2013 roku ta liczba przyspieszyła. Już w 2014 roku wyjechało z Wielkiej Brytanii 180 tysięcy obywateli państw Unii Europejskiej. Następnie w 16 i konsekwentnie w 15 182 tysiące, 187, 191. Szanowni Państwo, 202 tysiące, proszę sobie wyobrazić, w 2016, 213, 235 i apogeum nastąpiło w roku 2019, gdy z Wielkiej Brytanii wyjechało 287 tysięcy Europejczyków, znaczy ludzi, obywateli państw Unii Europejskiej, jak Polska. Te liczby już spadają, bo od 2020 roku dalej na masową skalę Europejczycy opuszczają Wielką Brytanię, tylko że tych Europejczyków już tak mało tam zostało, że no coraz mniej jest do wyjechania. Proszę zobaczyć, 262 tysiące rocznie, 250 tysięcy rocznie. Jeszcze w roku 2022 ćwierć miliona Europejczyków wyjechało z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj mamy sytuację, w której dalej około 200 tysięcy, 202 tysiące, 202 tysiące, ale przed chwilą w 2022, jeszcze w kwarterze czwartym, 239 tysięcy, w 2023 wyjechało 202 tysiące, w 2024 może to być też 200 tysięcy, 180 tysięcy. Szanowni Państwo, każdego roku z Wielkiej Brytanii wyjeżdża 200 tysięcy obywateli państw Unii Europejskiej, w tym Polaków. Coraz mniej obywateli Unii Europejskiej mieszka w Wielkiej Brytanii i coraz mniej samych Brytyjczyków mieszka w Wielkiej Brytanii, ze względu wraz z Brytyjczykami, obywatelami Unii Europejskiej, obywatelami państw Unii Europejskiej, wyjeżdża także masa Brytyjczyków. Proszę zobaczyć, w 2017 roku 157 tysięcy Brytyjczyków wyjechało z Wielkiej Brytanii, w 2017 164 tysiące Brytyjczyków, w 2019 aż 143 tysiące, no i teraz, jeżeli chodzi o Brytyjczyków, wyjeżdża z Wielkiej Brytanii około 100 tysięcy Brytyjczyków rocznie, ale też na masową skalę opuszcza Wielką Brytanię bardzo dużo non-EU ludzi, czyli ani nie są to Brytyjczycy, ani nie są to obywatele państw Unii Europejskiej, czyli mogą to być jakiś inni obywatele innych państw Unii Europejskiej, może trochę jakichś Norwegów, trochę jakichś Szwajcarów, bo oni nie są w sumie w Unii Europejskiej, może jakichś krajów bałkańskich, jak Serbia na przykład, albo Albania, albo innych państw, jak Rosjanie na przykład, bo to też jest Europa, jak Turcy może, bo to też jest Europa, przecież Istanbul pół na pół leży w Europie, pół w Azji, z tego co pamiętam.
Coś takiego było. Tak więc na masową skalę ludzie wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii. W czwartym kwarterze pokazano, że 2023 roku, szanowni państwo, ponad 550 tysięcy ludzi wyjechało z Wielkiej Brytanii, głównie Europejczyków i Brytyjczyków. No i jacyś inni tam do tego się znajdą, już nie będziemy wchodzić głębiej, nie będziemy się zagłębiać, dlaczego na masową skalę Europejczycy wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, no nie łudźmy się. Tak więc widzimy, że to jest sytuacja właściwie taka masowa, na masową skalę wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii i obywatele państw Unii Europejskiej i też innych państw Europy, ale także sami Brytyjczycy. W tym samym czasie, szanowni państwo, do Wielkiej Brytanii, tak jak powiedziałem, na masową skalę są ściągani ludzie z krajów trzeciego świata, z Afryki, z Azji, prawda? Więc mamy totalną podmiankę ludności, jeżeli tak będzie w ciągu następnych 5-6 lat, każdego roku 7-10. To jest to oczywiste, że Wielka Brytania stanie się na przestrzeni 10-20 lat totalnie krajem kulturowo-azjatyckim i nic nie będzie miała kulturowo wspólnego z Europą, już prawdopodobnie nigdy. Taka to jest rzeczywistość, kraj Europy, Wielka Brytania staje się krajem azjatyckim, prawda? Tak więc taka jest rzeczywistość. Jednak dlaczego ci ludzie wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii? Przede wszystkim oczywiście wyjeżdżają z wielu powodów, takich jak płace, jak standard życia, jak tak na przykład emerytura. Mówmy sobie wprost, proszę zobaczyć, tutaj mamy wiek emerytalny, szanowni państwo, w Wielkiej Brytanii. Musimy zrozumieć, że wiek emerytalny w Wielkiej Brytanii jest właściwie prawie najwyższym wiekiem emerytalnym w Unii Europejskiej, a właściwie w całej Europie. Proszę zobaczyć, już w Danii wiek emerytalny to jest 67 lat w Danii, prawda? In Denmark the retirement age will be increased gradually to reach 76 year by 22 from 2030 onwards. It will be increased a maximum of 1 year every 5 years depending on increase in the average lifespan. Czyli w Danii, nawet w Danii uważają, że ten wiek emerytalny, który dzisiaj to jest 67 lat, on może być co 5 lat podnoszony o rok, jeżeli długość życia będzie się wydłużać. Tak tutaj jest właśnie napisane, że mimo tego, że wiek emerytalny w Danii jest to już 67 rok życia, ale co 5 lat od roku 2030, czyli na przykład jeżeli długość życia bardzo by się wydłużyła w Danii, no na przykład w roku 2033 albo 2035, 4, a nawet 31 bodajże, w zależności jak oni to będą liczyć, będą mogli podwyższyć wiek emerytalny do 68 roku życia, za następne 5 lat do 69, czyli w Danii właściwie nawet tutaj widzimy na tej stronie nie jest napisane, czy oni mają jakiś sufit wieku emerytalnego, no ale z tego co wynika tutaj, czy to prawda czy nie, bo to wiadomo jaka jest strona, no ale ma dużo informacji, nie wszystkie informacje zawsze się zgadzają, więc trzeba wszystko sprawdzać, ale generalnie trzeba wszystko sprawdzać, prawda? Więc nawet jakbyśmy weszli na inne strony, też wiele rzeczy może się nie zgadzać. No ale tak to wygląda. Wiek duński, wiek włoski to 67 lat, proszę zobaczyć. Taka jest rzeczywistość, jednak w Włoszech wysokość emerytur chociażby na papierze jest wyższa niż w Wielkiej Brytanii, więc proszę zobaczyć, tutaj jest Wielka Brytania, za Włochami, Islandią, Norwegią i Grecją, ale zaraz od roku 28 wyrówna się tym wiekiem emerytalnym właśnie z Danią, Italią, Włochami, znaczy się Islandią, Norwegią i Grecją, wyrówna się, będzie 67, ale potem będzie 68, czyli Brytyjczycy już mają ustawiony najwyższy wiek emerytalny w całej Europie, tylko on jeszcze się nie wpisał. Już ludzie przechodzą na 66 lat i nawet chyba kilka miesięcy, no ale zaraz będą wszyscy przechodzili w wieku 67 lat, no a następnie od 46 roku 68 lat, no ale mówili, że mogą to właściwie uskutecznić i szybciej ludzie będą musieli przejść później na emeryturę w Wielkiej Brytanii, więc przede wszystkim
ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają, bo za wysoki wiek emerytalny, ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają, bo funt brytyjski się zawala, ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają, bo nieruchomości też są za drogie, ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają, bo właśnie są na emeryturze i też dostają emeryturę, chcą gdzieś pojechać sobie na emeryturę, ludzie z Wielkiej Brytanii uciekają, bo siła nabywcza funta brytyjskiego się zapada, wolą wyjechać, jeżeli na przykład to jest Brytyjczyk, woli sobie pojechać do Australii na przykład, czy tam do jakiejś Nowej Zelandii, jak już ma emeryturę, to woli sobie gdzieś tam wyjechać, gdzie indziej, w jakieś ciepłe kraje, tam gdzie akurat jego emerytura jest indeksowana, bo właśnie to indeksowanie też ma dodaje problemu ze względu na to, że coraz więcej ludzi ma świadomość, że Brytyjczycy nie podwyższają emerytur, jeżeli się mieszka w złym kraju, więc te emerytury, nie dość, że wiek emerytalny jest podwyższany coraz mocniej, to jeżeli wyjedziesz do niezłego kraju, który akurat pojawi się na brytyjskiej czarnej liście krajów, w których emerytura nie jest podwyższana, no to nie będziesz mieć podwyższanej emerytury. Tak więc Wielka Brytania, Wielkiej Brytanii, znaczna część Europejczyków to ogólnie pracuje za pół darmo. Taka jest w danym momencie rzeczywistość Wielkiej Brytanii. No i oczywiście spłaszczanie wynagrodzeń, nierosnące PKB, no, wysokie oprocentowanie. Wiele, wiele jest aspektów, które skłaniają się ku temu, że setki tysięcy Europejczyków, w tym nawet 100 tysięcy rocznie samych Brytyjczyków, po prostu wyjeżdża z Wielkiej Brytanii. Taka jest rzeczywistość, czyli to ten wiek emerytalny. No nie dziwmy się, jeżeli mamy sytuację, szanowni państwo, proszę zobaczyć, to jest wiek emerytalny dla kobiet, a gdzie jest na przykład Polska, prawda? Popatrzmy, jeszcze w Portugalii, gdzie jest Polska, 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 Polska. Popatrzmy, nawet w Hiszpanii wiek emerytalny jeszcze jest niższy niż w Wielkiej Brytanii bodajże. Polska, 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 Polska. We Francji, proszę zobaczyć, wiek emerytalny to jeszcze 62 lata dla wielu ludzi, czyli znacznie szybciej, prawda? Polska ma dla kobiet 60 lat, proszę sobie wyobrazić. Czechy mają jeszcze 58 lat dla kobiet i 8 miesięcy dla niektórych, proszę sobie wyobrazić. Nie wiem, czy już to weszło 60. No w wielu krajach ten wiek emerytalny jest niższy, emerytury są indeksowane i zarobki szybciej rosną. I na przykład też są tańsze nieruchomości, można więcej zarobić. Jest wiele aspektów, dlaczego Brytyjczycy po prostu wyjeżdżają, Europejczycy wyjeżdżają z pogarszającego się kraju. Mówmy sobie wprost, dużo ludzi zna podstawową matematykę i wie, że jeżeli mamy sytuację, w której ktoś ma 45 lat i w Wielkiej Brytanii na przykład pracuje od 18 roku życia, czyli przepracował już 28 lat, on wie, że on jeszcze do wieku emerytalnego jest zmuszony pracować 23 lata. A to, że będzie pracował 23 lata jeszcze w Wielkiej Brytanii, może jakieś tam pieniądze będzie zarabiać zapadającym się funtem, ale to nie oznacza, że dostanie wyższą emeryturę, bo emerytura jest taka sama właściwie dla wszystkich, pi razy drzwi. No i z takim zawalającym się funtem, rozpadającym się systemem emerytalnym i społecznym w Wielkiej Brytanii, tak? No to ludzie wolą przez te 23 lata na przykład pracować w jakimś kraju europejskim, w którym te emerytury już są wyższe, prawda? Że dwie emerytury sobie wyprodukujesz. Co się nawet tego, nie da się tego porównać, nie da się tego porównać z tym, co jest w wielu krajach europejskich po prostu, tak? Wiek emerytalny oczywiście i emerytury same w sobie też mają problem, jak w takiej Danii, czy w jakiejś tam Norwegii, proszę sobie wyobrazić, bo tam w Norwegii to w ogóle chyba 40 lat trzeba przepracować, ale na przykład we Włoszech, proszę zobaczyć, must have paid contribution for at least 20 years. Dlaczego we Włoszech wystarczy wypracować 20 lat? Kobiety w Polsce też wystarczy, że wypracują 20 lat i dostają emeryturę w wieku 60 lat, minimalną, zarazem to minimalną polską, prawda? A w Wielkiej Brytanii trzeba 35, no a jak wypracujesz 45, to większej emerytury nawet nie dostaniesz, więc dużo ludzi, którzy ma 45 lat, no nie wiedzą, że do 68 roku życia jeszcze będą musieli harować na emeryturę w Wielkiej Brytanii, która jest mała, mniejsza niż dzisiejsza włoska emerytura. Proszę sobie to wyobrazić. Wielu ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale brytyjska emerytura jest tak niska, że nawet obecna włoska emerytura i obecna hiszpańska emerytura jest wyższa niż brytyjska emerytura. Proszę sobie to wyobrazić.
No i we Włoszech wystarczy 20 lat pracować, żeby tą emeryturę dostać, czyli dużo ludzi w wieku 40, nie wiem, 8. Jeżeli masz dzisiaj 48 lat, jesteś kobietą i pojedziesz do Włoch i tu nie ma znaczenia kobieta, mężczyzna, no to wypracujesz sobie emeryturę we Włoszech, prawda? I those who have paid contributions for at least 38 years can retire at 64. Ale widzicie, jeżeli we Włoszech pracowałeś 38 lat, to możesz dostać emeryturę już w wieku 64 lat. Dostaniesz emeryturę w wieku 20 lat, w wieku 67 we Włoszech w danym momencie, ale tam emerytury są wyższe, ale jeżeli pracowałeś 38 lat, to możesz przejść na emeryturę w wieku 64 lat, a nie tak jak w Wielkiej Brytanii w wieku, szanowni państwo, 68. Co więcej, we Włoszech mamy those who have paid contributions for at least 41 years and 10 months, women of 42 years, 10 months, men can retire regardless of age. A, czyli wystarczy, zobaczcie, wystarczy, jeżeli jesteś kobietą i masz 41 lat i 10 miesięcy wypracowanej, to możesz sobie przejść na emeryturę już. Czyli jeżeli masz 18, miałeś 18 lat, wypracowałeś prawie 42 lata, czyli dzisiaj masz 60 lat, to dzisiaj sobie możesz przejść na emeryturę. A w Wielkiej Brytanii tego nie ma. W Wielkiej Brytanii tego nie ma. I koniec, kropka. Taka jest rzeczywistość. Nawet w Norwegii, który wiek emerytalny jest wysoki, no to proszę zobaczyć. The general retirement age is currently set to age 67. However, given sufficient pension contribution, it is possible to retire at early as the age 62. The longer an individual postpones withdrawing a pension, the greater the government pension provision becomes. Czyli tutaj im więcej można wyciągnąć w wieku 62 lat emeryturę w Norwegii, no ale jest 67, ale im dłużej pracujesz, tym tą emeryturę w Norwegii większą dostajesz na przykład, prawda? Więc generalnie, no, brytyjski system emerytalny jest jednym z najgorszych systemów emerytalnych z tych bogatych krajów. Znaczy bogatych, z tych jeszcze bogatych, takich wiecie, które są uważane za bogate i tak, jeden z najgorszych. Tak więc ludzie wiedzą, ludzie umieją czytać, wiecie, ludzie znają angielski, ludzie umieją czytać i umieją dodawać i widzą, że cholera, pracuję od 28 lat, w Anglii mam 45 lat, czy tam 47 lat i pracuję, czy mam 45 czy 46 lat, jeszcze będę harował 23 lata, żeby dostać tyle samo emerytury. Po jaki gwint? Po jaki gwint jeszcze w sytuacji, wiecie, gdy ten gaz jest taki drogi, gdy nieruchomości są przecenione, gdy kredyty są drogie, prawda, gdy inflacja jest gigantyczna i tak dalej, gdy struktura społeczeństwa Wielkiej Brytanii drastycznie się zmienia, bo wiecie, po drugiej stronie, no mamy sytuację, które wiecie, tutaj masowo ludzie wyjeżdżają, ale proszę zobaczyć, co się w tym samym czasie stało. Tutaj mamy ludzi przyjeżdżających. Mimo tego, że bardzo dużo ludzi z Unii Europejskiej wyjeżdża z Wielkiej Brytanii, to dalej o dziwo, number entering the UK from, to o dziwo, szanowni państwo, dalej jacyś ludzie z Unii Europejskiej przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii. Proszę bardzo, nawet to nie wiem, po co oni tam przyjeżdżają, dlaczego oni tam przyjeżdżają. Wiecie, bo więcej wyjeżdża niż przyjeżdża z Unii Europejskiej. Nie wiem, po co oni tam przyjeżdżają, na jakich zasadach oni tam przyjeżdżają. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, na jakich zasadach przyjeżdżają i po co przyjeżdżają do Wielkiej Brytanii ludzie z Unii Europejskiej. Wiecie dlaczego? Bo oni jeszcze nie wiedzą tego, co wiedzą ci, którzy w tej Wielkiej Brytanii mieszkają. Po prostu oni tego nie wiedzą. Oni nie wiedzą tego, że to jest tak i siak, może przyjeżdżają tylko i wyłącznie, nie wiem, na wykopki, wiecie, albo na jakieś tam prace sezonowe, nie wiem, z Bułgarii, czy tam z Rumunii przyjeżdżają, czy tam skądś, prawda? Proszę sobie wyobrazić, ale, widzicie, czyli Brytyjczycy też przyjeżdżają, wracają, ale znacznie więcej Brytyjczyków wyjeżdża z Wielkiej Brytanii każdego roku niż wraca, powiedzmy, i znacznie więcej Europejczyków wyjeżdża z Wielkiej Brytanii niż przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, choć i tak tych Europejczyków widzimy na tych statystykach, jakimś cudem przyjeżdża do Wielkiej Brytanii, ale pewnie sezonowo. Nie wiem, a jak się dowiedzą właściwie, jakie jest życie Wielkiej Brytanii, jak to wygląda, jak ten funt spada, jak ta emerytura w rzeczywistości wygląda, że to pół darmo robota i tak dalej. Teraz w ogóle, wiecie, te wizy teraz weszły w Unii Europejskiej, wie, będą zdjęcia twarzy robili i tak dalej. Taka będzie teraz rzeczywistość w Europie, prawda? Nie wiem, czy wiecie o tym, ale teraz wchodzą te wizy do Europy i kto będzie chciał przyjechać do Europy, to mu się tam facjatę włoży, wiecie, w skaner, tam otworzą drukarkę i tam mu przeskanują ryja, prawda? Pół żartem, pół serio, no, będą teraz robić
robić zdjęcia każdemu i każdemu będą pobierać bodajże odciski palców. Jeszcze będzie trzeba zapłacić. Chyba tak w Ameryce teraz jest podobno i w Europie też mają tak zrobić, prawda? I wiele, wiele innych rzeczy, ale w tym samym czasie, proszę bardzo, w tym samym czasie, tylko w 2023 widzimy, przyjechało non-EU przyjechało 1 031 000 w 2023. W 2024 podobno przyjechało jeszcze więcej, 1,5 miliona. W takim tempie, szanowni państwo, w takim tempie za 5, za 10 lat będzie coraz mniej Brytyjczyków, jeszcze mniej Brytyjczyków, jeszcze mniej Europejczyków, a w następnych latach ludzie bardziej się dowiedzą, czy w rzeczywistości jest, znaczy Europejczycy, bo Europejczyk bierze walizki i se wyjeżdża, gdzie chce jakiś tam non-EU, no to on nie ma gdzie uciekać, prawda? Ale taki Europejczyk, no, będzie stamtąd walił. Brytyjczyk też ma taki, wiecie, mądry Brytyjczyk, jak jest mądry Brytyjczyk, no bo jak jest mądry Brytyjczyk, to se może tam do Australii pojechać, czy tu, czy tam, prawda? Kto by nie chciał mieszkać w Australii, oni tak sobie wyjeżdżają. I tak to właśnie wygląda, więc no na masową skalę po prostu ludzie wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, Europejczycy, i jest podmianka ludnościowa w Wielkiej Brytanii, przez co będzie jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej, i jeszcze gorzej, prawda? W tej Wielkiej Brytanii prawie mieszka 70 milionów ludzi. No i tak to wygląda. Dlaczego tak jest? Ja uważam, że do Wielkiej Brytanii specjalnie się ściąga tych non-EU, bo wiedzą, że ktoś musi zająć miejsce tych ludzi, którzy stamtąd wyjeżdżają poprzez pogarszającą się sytuację ekonomiczną. A sytuacja ekonomiczna się pogarsza między innymi właśnie przez sytuację społeczną, ale ta sytuacja społeczna jeszcze bardziej się pogorszy przez to, że non-EU na masową skalę przyjeżdżają z krajów z trzeciego świata, więc jeszcze więcej Brytyjczyków będzie wyjeżdżać, jeszcze więcej Europejczyków będzie przyjeżdżać i będzie mniej przyjeżdżać. Zobaczycie, że tak będzie. Bo jak taki Europejczyk się dowie, jak drogo, bezsensownie, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, jest w UK, a masz po drugiej stronie, nie wiem, Hiszpanię, czy jakieś inne kraje, wiecie, Niemcy, Holandię, tam, nawet tą Skandynawię, no to jak oni sobie to wszystko porównają i oni tam będą mogli pojechać, wrócić i tak dalej, to wiecie, jeżeli w Europie będzie spokój, Brytyjczycy lub Rosjanie nie skłócą Europy, prawda, bo wiadomo, że przez setki lat, gdy Wielka Brytania była duża, to jej takim modus operandi, takim właśnie politycznym kierunkiem było skłócanie Europy, albo umówienie się z Europą, tak? Na przykład, żeby na przykład tak się sprzedało wtedy Polskę, Europę Środkową Niemcom i Rosjanom, że wtedy oni dadzą spokój Brytyjczykom, prawda? I tak to właśnie tylko kosztem na przykład to było Polaków, Czechów, Słowaków, Litwinów, Łotyszy, Estończyków, Białorusinów, prawda? To było kosztem na przykład Węgier, tego wszystkiego, prawda? Bo to były zabory, ale generalnie potem to pykło, prawda? Pierwsza, druga W, prawda? I modus operandi Brytyjczyków przez setki lat był taki, żeby skłócać Europę między sobą, ale wiecie, nie ma co się obrażać, to jest historia, wszystko, prawda? Nie wiemy, czy teraz oni w ogóle coś takiego próbują uskutecznić, ale wiemy, że Rosjanom o to samo chodziło zawsze, prawda? I Brytyjczykom o to zawsze chodziło, co Rosjanom. Brytyjczycy bardzo często właśnie współpracowali, żeby niszczyć Europę, żeby ją skłócać ze sobą i rozrywać. No taka rzeczywistość, no przecież mówmy sobie wprost. Szanowni Państwo, tak wyglądała Europa, nie wiem jak wygląda teraz, historia zawsze dopiero bardzo często pokazuje, jak dane państwa, co robiły. Wiemy jedno, że na masową skalę ludzie wyjeżdżają z Wielkiej Brytanii, będą wyjeżdżać z Wielkiej Brytanii, jeżeli sytuacja będzie wyglądała tak jak wygląda, to sytuacja będzie się jeszcze pogarszać, prawda, te następne problemy będą na siebie się nakładać, zobaczmy, zrozummy.